Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Znajduję się na krytym torze kartingowym przy ulicy Buforowej we Wrocławiu, gdzie żużlowcy Petardu Sparty Wrocław w ramach przygotowań do nowego sezonu mają dzisiaj ćwiczenia. Mają ćwiczenie na takich oto właśnie motocyklach. Ja przyznam się, że siedzę na nim pierwszy raz. Hałas ogromny, ale też i dla zawodników wielka frajda. Popatrzmy, jak jeżdżą żużlowcy Sparty Wrocław. Oni mają trochę benzyny we krwi, lubią to, wszyscy to lubimy i cieszę się, że się znowu udało dzisiaj zrobić to, jak widzimy, w coraz większym gronie. Dzisiaj młoda Sparta do nas dołączyła, 11 młodych chłopaków, także jest dosyć tłoczno, ale przyjemnie. Jeżeli jest forma rywalizacji i możemy pościgać się na motocyklach jakichkolwiek, na pewno jest dużo uśmiechu. Dołączyła do Was młoda Sparta, to chyba dobrze, że to zaplecze wicemistrzów Polski rośnie i jest ich coraz więcej. Pewnie, oczywiście, bardzo fajnie, że jest, są chęci młodych ludzi i oni chcą tutaj przychodzić i trenować, więc dla nas jest to też miłe, jak chłopaki mogą się z nami spotkać i porozmawiać, więc przekazujemy, co tylko możemy i zachęcamy jeszcze więcej dzieciaków. Pierwszy raz na takim czymś, nie? No i fajnie, że można pościgać się razem z drużyną, nie? Spędzić wesoło czas, nie? No i trochę pokierować motorem. Oczywiście to jest w jakimś małym względzie na nas mały relaks i jakieś urozmaicenie tych niestety w pewnym momencie dennych treningów na sali, na siłowni, sali czy w terenie. Na pewno z niecierpliwością czekamy już do sezonu, a to można powiedzieć jest takie małe, delikatne przetarcie przed sezonem, wjeżdżenie w ogóle w coś, cokolwiek, co ma silnik i dwa koła, więc dzisiaj bawimy się świetnie, jeszcze została nam godzinka jazdy, więc delektujemy się chwilą.